Polskiej Hokej Ligi 47 i Paweł Bizup z numerem 50, jeżeli Marma Ciarko jest Sanok. I rozpoczynamy. Pierwszy krążek dla Podhala. Między słupkami Dominik Salama z jednej strony i Kevin Lidzkuk z drugiej. Tymczasem Salama, ależ fatalnie to rozegrali Sanoczanie. No i to będzie chyba najszybsza, na pewno bramka zdobyta w tym sezonie, 12 sekunda. A jeżeli ktoś zbagatelizował Tauron Podhale, Nowy Targ, za ich ostatnie wyniki, były zawodnik KH Energii Toruń, to jemu między innymi podziękowano w Nowym Targu. Tymczasem Sanoczanie już nagoraz Filip Wielkiewicz zameldowali się. Długo jednak Salama, są jednak w posiadaniu krążka. Nowotarżanie, będzie groźnie pod bramką Salamy. Będą mieli teraz okazję do szybkiej kontry hokeiści, gości. Salama, czy jest dobitka, krążek wciąż w grze? Jeszcze jedna próba i jeszcze jedna. Mamy przed momentem. Kamiński, teraz koronkowa akcja ze strony drużyny z Sanoka i raz jeszcze zmuszony. Zagranie na niebieską, tu jest Heglund, poszukał jakiegoś bliskiego rozwiązania i teraz tutaj jednak dwóch asekurujących się hokeistów Nowego Targu, ale tej asekuracji brakowało. Chwilę później Jachoniemi, pusta bramka, jest wyrównanie. Karol Biłas, który pojechał za tą akcją, przeczuwając jak rasowy snajper, że może tutaj Jachoniemi potrzebować wsparcia pod bramką i z golem zdobytym w osłabieniu. A my ruszamy z tercją numer 2. Tylko STS-u, który teraz rusza ze swoją akcją ofensywną. Dobre było to podanie od... Jest także Jere Karlsson, który tam sygnalizował, żeby do niego zagrać. Mamy 2-1. Wypatrzył jednak Heikkinen, grającego z 19 numerem Aleksandra Pawlenkę. I w dosyć taki niespodziewany sposób Sanoczanie wychodzą na prowadzenie po raz. Jachoniemi lewym skrzydłem z objazdem bramki. Jachoniemi, tym razem Lindskog. A my mamy już starcie w nieco przewietrzonej tafli. Mamy czasem Maunula. Maunula, poprawka i jest wyrównanie. No pochwaliłem Sanocza, na tymczasem Nowotarżanie też pokazują, jak niewiele potrzeba do tego, aby wynik uległ zmianie. Jednak nie docierało światło bramki to zagranie. Waltola indywidualnie, ależ fantastycznie to zrobił. No, trzeba pochwalić fińskiego defensora za to, na jaki wypad sobie pozwolił przed momentem, co zobaczymy na powtórce. I ulokował gumę w samym okienku bramki. Raz jeszcze Jachoniemi, krążek od zakrystii, jednak nie jest skierowany gdzieś na przedpole bramkowe, ale Waltola pokazuje, że dzisiaj ten celownik ma znakomicie ustawiony. Drugie trafienie fińskiego defensora strzałem z dystansu pocelował z nadgarstka tuż przy słupku. I rozpoczynamy tercję numer 3. Rotacja, jeżeli chodzi o tę pierwszą formację. Florczak potężnie, ale o rozegraniu krążka. Raz jeszcze Tamminen, odegranie na niebieską i mamy bramkę numer 5. Zdobytą po raz kolejny w dniu dzisiejszym z dystansu. Nie wiem, czy nie Karol Biłas. Wynik jest sprawą otwartą przez jeszcze kwadrans Tomasik. Będzie okazja na to, aby podwyższyć prowadzenie, ale Florczak je przeciął, jednak wchodzą w posiadanie krążka Nowotarżanie i Patryk Fritsch. Jak na razie pokazuje kolegom, że jeszcze można tutaj powalczyć, zdobywając bramkę na 5-3, no i zobaczymy. Ciarko STS-u poradzi sobie z trzema obrońcami drużyny z Nowego Targu, a sekund naprawdę nie potrzebowali wiele, bo mówiłem o 94, a tymczasem mamy na zegarze 83 i po 9 sekundach dosłabienie, w trakcie którego udało się Sanoczaną bramkę strzelić. Teraz jeszcze będziemy mieli trafienie numer 7.
na 2,5 sekundy przed końcem. No zero litości mają hokeiści Marmy, Ciarko STS-u, Niko Ahoniemi. I to na pewno będzie w powietrzu odczuwalne, wyjechał to w karze. I w tym momencie wybrzmiewa syrena kończąca to spotkanie w nim. W szóstej kolejce polskiej hokej ligi w jedynym rozgrywanym dziś meczu Marma Ciarko STS Sanok pokonuje 7-3 Tauron Podhale Nowy Targ. Ja dziękuję Państwu za uwagę, wspólnie spędzony czas i emocje. Mecz komentował dla Państwa Paweł Mikucki. Dobrej nocy.